Stworzycielu, duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krok, niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwany i najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz. Zdrój żywy miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, pomoc sprawicy Ojca masz. Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej. I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie, Ojca, znać. Daj, by i Syn poznany był i Ciebie jedno tchnienie dwóch. Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Modlimy się w czasie mszy świętej koncelebrowanej dziś w następujących intencjach. Ksiądz Łukasz o Boże błogosławieństwo dla Izabeli Wojciechowskiej z racji urodzin i imienin. Ja modlę się o Boże błogosławieństwo dla Antoniego Wierzchnickiego z okazji imienin. O Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Tak zawołaliśmy także i dzisiaj na początku tej mszy świętej. I kapłani, i wy tutaj obecni na tej Eucharystii, a szczególnie młodzi, którzy do bierzmowania się szykują, i wasi świadkowie, jeżeli mieszkają gdzieś blisko, i wasi kochający was rodzice. Bo przecież, tak jak było powiedziane, te dni przed przyjęciem sakramentu bierzmowania to dni szczególnej modlitwy. A proboszcz w czasie bierzmowania zaświadcza przed biskupem, że trwali na modlitwie i przystąpili do sakramentu bierzmowania, dlatego są do bierzmowania przygotowani. Kochani młodzi, witam więc was szczególnie bardzo serdecznie w waszym bardzo dobrym przygotowaniu do przyjęcia Ducha Świętego i Jego darów w sakramencie bierzmowania. Natomiast gdy patrzę na kartę liturgiczną, to zauważam, że dzisiaj mamy wspomnienie świętego Antoniego z Padwy. Kto z nas świętego Antoniego nie zna? Przecież kilka tygodni temu w sali na górze, na plebanii, nasi parafianie oglądali piękny film historyczny o świętym Antonim. I gdyby nam się tylko kojarzyło, że on jest pomocą do odnajdywania rzeczy zagubionych, a nie zna jego życia i nie zna jego świętości,
to niewiele z tego życia człowieka świętego, świętego Antoniego rozumiem. Ale my mieliśmy tę okazję i z tej okazji na miarę swoich możliwości skorzystaliśmy. Na początku tej najświętszej ofiary przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z Padwy znakomitego kaznodziejem i orędownika ubogich. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we wszelkich przeciwnościach doznawali jego pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: dopókiż będziecie chwiać się na obie strony, jeżeli Pan jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie Jemu. Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. Wtedy Eliasz przemówił do ludu: tylko ja sam ocalałem jako prorok Pana, proroków zaś Baala jest 450. Wobec tego niech nam dadzą dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go oraz niech go umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają. Ja zaś oprawię drugiego cielca oraz umieszczę na drwach i też ognia nie podłożę. Potem wy będziecie wzywać imienia waszego Boga, a następnie ja będę wzywać imienia Pana, aby się okazało, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest naprawdę Bogiem. Cały lud, odpowiadając na to, zawołał: dobry pomysł. Eliasz więc rzekł do proroków Baala: wybierzcie sobie jednego młodego cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej. Następnie wzywajcie imienia waszego Boga, ale ognia nie podkładajcie. Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: o Baalu, odpowiedz nam.
ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć, przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali. Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, bo to Bóg. Więc może jest zamyślony, albo zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi. Potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż się pokrwawili. Nawet kiedy już południe minęło, oni jeszcze prorokowali, aż do czasu składania ofiar z pokarmów. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. Wreszcie Eliasz przemówił do ludu: zbliżcie się do mnie. A oni przybliżyli się do niego. Po czym naprawił rozwalony ołtarz Pana. Potem Eliasz wziął 12 kamieni według liczby pokoleń potomków Jakuba, któremu Pan powiedział: imię Twoje będzie Izrael. Następnie ułożył kamienie na kształt ołtarza ku czci Pana i wykopał dookoła ołtarza rów o pojemności 2 sea ziarna. Potem ułożył drwa i porąbawszy młodego cielca, położył go na tych drwach i rozkazał: napełnijcie 4 dzbany wodą i wylejcie do rowu oraz na drwa. I tak zrobili. Potem polecił: wykonajcie to po raz drugi. Oni zaś to wykonali. I znów nakazał: wykonajcie to 3 raz. Oni zaś wykonali to po raz 3, aż woda oblała ołtarz dookoła i napełniła też rów. Następnie o czasie składania ofiary z pokarmów prorok Eliasz wystąpił i rzekł: o Panie, Boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela, niech dziś będzie wiadome, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja, Twój sługa, na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Panie, wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce. A wówczas spadł ogień od Pana z nieba i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jako też pochłonął wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł: naprawdę, Pan jest Bogiem. Naprawdę, Pan jest Bogiem. Oto Słowo Boże. Zbaw mnie, o Boże, chronię się do Ciebie. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie innego dobra. Zbaw mnie, o Boże, chronię się do Ciebie.
on moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To on mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Zbaw mnie, o Boże, chronię się do Ciebie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy. Mnie, o Boże, chronię się do Ciebie. Alleluja, 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 alleluja. Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Alleluja, alleluja, alleluja. Parę z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc niósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na krótką chwilę. Drodzy kandydaci do sakramentu bierzmowania, drodzy wasi kochani rodzice, wszyscy zgromadzeni, a także i ci, za których jest sprawowana ta msza święta, o Boże błogosławieństwo, i wszyscy zgromadzeni. Młodzi przyjmą sakrament bierzmowania. Może dzisiaj dlatego was trochę mniej jest w kościele, bo może wyjechali wasi koledzy i koleżanki na diecezjalne uroczystości do Szczecina, bo dzisiaj w Szczecinie przeżywa się 25-lecie koronacji przez błogosławionego Jana Pawła II figury Matki Bożej Fatimskiej, która znajduje się w sanktuarium w Szczecinie na Osiedlu Słonecznym. Ale ci, którzy nie pojechali do Szczecina, to są tutaj obecni na tej mszy świętej i nie czekają gdzieś tam przed kościołem na ewentualną spowiedź, mijając mszę świętą i nabożeństwo, tylko uczestniczą także i w tej mszy świętej, bo czy to tam w Szczecinie, czy tutaj w Dobrej, jakoś szykują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania Ducha Świętego i Jego darów.
Ciekawe nieraz można prowadzić rozmowy z różnymi młodymi ludźmi. Dzisiaj na lekcji religii w szkole podstawowej zadałem bardzo proste pytanie. Powiedz, wierzę w Boga. I była odpowiedź. Wierzę w Allaha albo w nikogo nie wierzę. Taki młody z czwartej klasy, podstawówki, chcący popisać się przed swoją klasą. Tym bardziej więc jest potrzebne świadectwo ludzi młodych dla takich młodych zagubionych, którzy myślą, że przez cwaniactwo zwyciężą świat. A skoro także i w tych dniach doświadczamy wydarzeń Mistrzostw Europy w piłce nożnej, to w związku z tym wydarzeniem także chciałbym parę słów do młodzieży powiedzieć. Nie wiem, czy czytaliście w internecie artykuł krytykujący polskiego bramkarza, nie tego, który dostał czerwoną kartkę, tylko tego, który wszedł i od razu obronił rzut karny. Artykuł brzmi: Tytoń skompromitował Polskę. Coś tu nie pasuje. Niektóre media ogłosiły tego człowieka prawie już bohaterem narodowym, bo uratował remis w mistrzostwach, a inni mówią, że skompromitował Polskę. Czymże więc ten człowiek, który dla niektórych jest bohaterem, mógł Polskę skompromitować? I tam jest wyjaśnienie. Bo zanim stanął do bramki, a właściwie jak stanął w bramce, odwrócił się i uczynił znak Krzyża Świętego. I to była kompromitacja Polski na cały świat. Że ten bramkarz wierzy w jakieś religijne zabobony. I dalej komentarz jest taki. Za to, co zrobił, należy mu się czerwona kartka od Polaków na całe mistrzostwa. I tak myślą ci, którzy potem nie boją się rzucać czymkolwiek albo bić kogokolwiek, tylko dlatego, że przyjechał za wschodniej granicy. Kochani, Jezus Chrystus w mocy Ducha Świętego uczy szacunku i odpowiedzialności. I kiedy wy, kochani, Ducha Świętego otrzymacie, to bylebyście byli tacy jak ten bramkarz, który skompromitował Polskę. Kompromitujcie Polskę w taki sposób, ile możecie. A tak naprawdę kompromitują się ci, którzy takie komentarze tym, którzy są bohaterami i potrafią się na wyżyny, czyli do Pana Boga wznieść. Ci inni swymi komentarzami się totalnie kompromitują. Tym bardziej więc potrzeba odwagi dla młodego człowieka, umocnionego darami Ducha Świętego. Będziecie na pewno, nie znam tekstów, ksiądz Łukasz z wami przygotował, skierowanych do księdza biskupa Szafarza Sakramentu. Na pewno będziecie mówili, że chcemy, księże biskupie, wytrwać w wierze. Chcemy tę wiarę głosić. Chcemy tą wiarą żyć. Tak będziecie na pewno zapewniać księdza biskupa Szafarza Sakramentu bierzmowania, bo tak często młodzi, przyjmując bierzmowanie, mówią do księdza biskupa. A Duch Święty wstępuje na nich. Wstępuje na wszystkich, ale działa tylko w tych i przez tych, którzy na Niego się otwierają, którzy pozwalają Mu w sobie zadziałać. Tylko w tych ludziach, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, którzy na Jego
działanie się otwierają, dary Ducha Świętego się uaktywniają, jak mówiliśmy na jednym ze spotkań przygotowujących was do bierzmowania. Duch Święty wstępuje. I zwróćcie uwagę na to, jak życie wiarą wpływa na to, że człowiek może przez wiele lat odnajdywać się w tym świecie, w swojej codzienności, stojąc mocno na nogach, na fundamencie wiary, na fundamencie moralności. Choćby dzisiaj siedząc w pierwszej ławce i przeżywając swoje kolejne imieniny, daj Boże, kolejne by były jeszcze następne. I tak ci, którzy o Boże błogosławieństwo proszą, czy z jednej intencji mszalnej, czy z drugiej intencji mszalnej, są poniekąd jak ten bramkarz, który skompromitował Polskę, bo do Pana Boga się wznoszą. Pana Boga o pomoc proszą, o Jego błogosławieństwo proszą. A kogo mają prosić? Tych, co kamieniami w tych obcokrajowców rzucają i się z nimi biją? Ich mają prosić o pomoc? Przyjdź, Duchu Święty, i odnów oblicze tej ziemi, także doberskiej ziemi. Amen. Przedstawmy Panu nasze prośby. Boże, napełnij duchem mądrości, gorliwości i darem wymowy kaznodziejów i spowiedników, by ich posługa pomagała ludziom odnajdywać drogę do Ciebie. Ciebie prosimy. Boże, obdarz duchem jedności, pokoju i miłości wszystkie narody, także nas z tymi mieszkającymi za wschodnią granicą, a zwłaszcza te narody, wśród których panuje nienawiść i niezgoda. Ciebie prosimy. Boże, umacniaj wierności Twojemu prawu, stanowiących prawo, prowadź ich w prawdzie według swoich pouczeń. Ciebie prosimy. Boże, daj odwagi naszym młodym, przyjmującym jutro bierzmowaniem, by tak jak bramkarz polskiej reprezentacji broniący rzut karny, nie bali się publicznie wyznawać swojej wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji tej mszy świętej, pierwszej, o Boże błogosławieństwo dla Izabeli Wojciechowskiej z racji urodzin i imienin, a także dla Antoniego Wierzchnickiego z okazji imienin. Ciebie prosimy. Panie, wysłuchaj naszych błagań, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij me serce. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij me serce. Duchu Święty, napełnij me serce. Miłością,
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszą posługę, przyjmij dary, które Ci składamy i pomnóż naszą miłość ku Tobie przez Chrystusa Pana naszego. Pachar z Wami w górę zagarcała. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś, Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Hosanna na wysokości, błogosławiony. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię,
zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziom, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Niewysławione szczęście zajaśniało, gdy słowo wcielone serce swe nam dało. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki tej pieśni wznoś. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości.
światłości. Jakież na tej ziemi skarby posiadamy, Bóg mieszka z grzesznymi, serce Jego mamy. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki tej pieśni wznoś. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki tej pieśni wznoś. Wysłowiony sakrament uwielbiony, który Jezus tu zostawił nam dla obrony. Ta krew Jego i ciało dobrem wielkim się stało, gdy Go godnie przyjmujemy, da łask niemało. Niech Cię uczci lud wierny, Boże pociech niezmierny. W czasie głodu, moru, wojny bądź miłosierny. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas poślełeś na świętej uczcie. Spraw, abyśmy naśladując świętego Antoniego nieustannie Ciebie chwalili i wytrwali, pomagali wszystkim z bratnią miłością przez Chrystusa Pana naszego. Usiądźmy na krótkie ogłoszenia. Jutro młodzi gromadzicie się na pół godziny przed bierzmowaniem. Zajmujecie, tak jak mieliście to na próbie generalnej, swoje miejsca. Obok są wasi świadkowie bierzmowania, a tam dalej zajmują miejsca wasi rodzice. Mam do was, kochani, taką prośbę. Obiecałem w waszym imieniu naszym starszym parafianom, których także na tę uroczystość zaprosiliśmy, bo bierzmowanie wasze to jest święto całej parafii, a nie tylko wasze. Moja prośba więc polega na tym, abyście po nabożeństwie pomogli, a właściwie pod kierunkiem księdza Łukasza, waszego opiekuna, przynieśli krzesła z plebanii, z sali na górze i ustawili tutaj pięknie w kościele dla naszych starszych ludzi. Bo spodziewam się, że na bierzmowaniu będzie nas bardzo, bardzo dużo, bo przecież bierzmowanie to z jednej strony
sakrament Ducha Świętego, a z drugiej strony jest to spotkanie z księdzem biskupem, który jest jednym z następców apostołów. Dlatego, kiedy w parafii gościmy biskupa, to jest to równocześnie dla parafii święto. Dlatego pod kierunkiem waszego księdza katechety, opiekuna, który troszczył się, aby was solidnie do tego biezmowania przygotować, mam prośbę właśnie, byście te krzesełka dla naszych starszych ludzi tutaj przygotowali, przynieśli z plebanii i pięknie poukładali jak trzeba. A tym wszystkim, za których dzisiaj się modliliśmy w czasie tej mszy świętej koncelebrowanej, o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski, niech Pan Bóg błogosławi szczególnie, a także i niech nam swego błogosławieństwa obficie udziela. Ja za chwilę pobłogosławię. Ksiądz Łukasz uda się do konfesjonału. Będzie właśnie w tym momencie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty. Potem myślę, że już po nabożeństwie to wszyscy będą wyspowiadani. No i wtedy właśnie ta akcja krzesełka dla ludzi starszych na bierzmowanie w naszym parafialnym kościele. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona. Zbawcza hostio godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, bój srogi nęka wiernych ci, daj siłę pomóc. Będzie chwała w każdy czas, niech on wieczystym życiem swym w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe, usłysz nas, Christe, wysłuchaj nas. Yeah.
gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składam. Daj, racz udzielić Twojego przebaczenia w imię tego Syna swojego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba. Pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi. I jak się jego dzieciom powodzi, zagrody nasze widzieć przychodzi. I jak się jego dzieciom powodzi, otocz go wkoło rzeszo wybrana. Przed Twoim Bogiem zginaj kolana. Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem. On Twoim Ojcem, On przyjacielem.
Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony, od nas wszystkich uwielbiony, przenajświętszy sakrament, ten niebieski testament. Niechaj będzie pochwalony, od nas wszystkich uwielbiony, przenajświętszy sakrament, ten niebieski testament. Niechaj będzie pochwalony, od nas wszystkich uwielbiony, przenajświętszy sakrament, ten niebieski testament. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.